Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać na szybko, co udało mi się zrobić z łazienką. Pierw może wejdźmy do mojej łazienki. Tak jak widać tutaj mam czujnik. Czujnik ruchu. U góry mam żarówkę IKEA Trad Free. To jest model GU10 z gwintem GU10 Wide Spectrum. I dodatkowo na samym suficie mam na razie jedną żarówkę E-Lite, wersję drugą, tak jak wam pokazywałem na wcześniejszym filmiku. I co jeszcze mam? Zrobiłem taką automatyzację, taką jak prawie w większości innych pomieszczeń, że wchodzimy, ruch, czujnik wykrywa nasz ruch, włączają się żarówki po wyjściu. Jeżeli czujnik nie wykryje żadnego ruchu w ciągu 2 minut, to z automatu wyłączają się żarówki. Dodatkowo tutaj kupiłem, tak jak widać, dozownik mydła automatyczny. Wystarczy podłożyć. Mamy piankę. Bardzo fajna rzecz. Czekam teraz na ostatnią rzecz, żeby zrobić łazienkę najbardziej smart. Zamówiłem taki perlator automatyczny. Również z firmy Xiaomi. Będzie wtedy tak, że będzie tutaj on podłączony. To nie wymaga żadnego stałego zasilania. Jest on zasilany, to będzie baterią akumulatorową. Podobno ma to wytrzymywać do 6 miesięcy. Ładuje się to przez kabel micro USB. Będzie to tutaj zamontowane. Wtedy wystarczy podłożyć rękę. Woda będzie lecieć. Jeżeli odejdziemy spod tego czujnika ręką, to woda przestanie działać. Będzie również też to urządzenie miało drugi czujnik, że wystarczy, załóżmy, zrobić tak, że machniemy ręką, woda będzie nam lecieć przez 3 minuty, wtedy z automatu ona się wyłączy lub ponownie, jeżeli machniemy z tej strony ręką, to woda przestanie działać. Więc na razie wrzucam to, ten filmik. Jeżeli przyjdzie mi, to zrobię oczywiście aktualizację. Trzymajcie się. Cześć.